Witam pana Sacha. Może tak spróbuję. Pierwszy raz gram. Oj, 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 od razu ostro mnie atakuje. Oj, oj, oj. E5 chciał zagrać. Kroszuję. I tu. Oj, 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 tego nie wolno było bić, pani Sacha. A, to jest pan Sas, przepraszam. Pan Sasza. A, pan Sasza. Chcę on tu grać teraz. Spróbujmy, tak? Jak szybko pan Sasza gra. O! Spróbujmy B3. Podstawił mi gońca pod koni się. Też jestem. Jestem. Oj, 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 oj. Może na hetmana, może nie zauważy, że zabiorę hetmana, koni, albo zbiję hetmanem konisia. Tu, no wiedziałem, że tu. No spróbujmy tego. Czym bije? My też jesteśmy. Trzeba gdzieś hetmanem wyjść. Spróbujmy tu. Przeciwnik szybko gra. Izolowany pion przeszedł w izolowaną parę pionków. Pięknie gra przeciwnik. Naciśnijmy. Nie ma ruchu C5, bo bijemy na F6. Nie boi się. Nie boi się bicia na F6. Też bym się nie bał na jego miejscu.
No i czym bić? Boję się bić na C5. Patrz pan jaki chytrus. Ja mu zbiję. On zrobi podwiązkę. Teraz się musi liczyć z tym. Bardzo dobrze gra pan Sasza. O! W ogóle się nie liczy. Teraz nie może być, ale straciłem mnóstwo czasu. Bardzo ładnie gra pan Sasza. Konia chciałbym mieć na D4. Nabicie piona bije wieżę, dopiero potem hetmana. Nic nie widzę. Dobrze, że myślę. Znowu najpierw bije wieżę. A potem bije hetmana. Teraz już atakuje raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A broni tylko raz, dwa, trzy, cztery. Bicie gońcem na B2 nie pomaga. Mówiłem, że najpierw tu. Ajajaj, ale kombinacja. I się ratować muszę na remis.
Przepraszam, ale grał pan, panie szacha na czas.